Hej, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taką wieczorną, weekendową moją rutę. Jak widzicie, włosy mam mokre, ale to tylko po basenie, a wieczorną rutynę zaczynam od prysznica. Używam do kąpieli Jalousie Isane z tej firmy rozmanowskiej, która jest bardzo fajna. Tego szamponu do włosów absolutnie nie polecam. Wtedy go używałam po raz pierwszy. Odżywkę, którą używam, to jest odżywka Garniera, która jest naprawdę świetna. Po kąpieli oczywiście wycieram się i używam takiego balsamu do ciała jabłkowo-cynamonowego, takiego jeszcze zimowego, także staram się go zużyć do końca. Następnie myję swoją twarz szczoteczką soniczną i żelem z Garniera. Obecnie absolutnie nie wyobrażam sobie wieczornego mycia twarzy bez tej szczoteczki, bo jest naprawdę świetna i wcześniej w życiu nie doczyszczałam aż tak bardzo swojej skóry. Dopiero odkąd używam tą szczotkę, to ona faktycznie po umyciu jest czysta. Po umyciu twarzy sięgam po żel micelarny z Liren, natomiast nie polecam go, bo troszeczkę szczypie we wewnętrzne kąciki oczu, no ale już muszę go, że tak powiem, zużyć i zmazuję nim resztkę jakiś tam cieni czy czegoś, co mi zostało po prostu na oczu. Postanowiłam, że nie nałożę sobie kremu, tylko zrobię sobie taką fajną maseczkę, takiego miśka koala, także niedługo będę właśnie ją nakładać. Najpierw robię małe przemeblowanie i włączam sobie taki wieczorny, krótki filmik jogi. Ostatnio bardzo lubię sobie włączać albo jogę, albo stretching, bo naprawdę bardzo mnie to uspokaja i przygotowuje do snu. Po ćwiczeniach sięgam po tą maseczkę, natomiast powiem Wam szczerze, że miałam ją na twarzy jakieś 10 minut zamiast 20 i trochę szczypała mnie w twarz. Nie wiem, czy to poprzez te wszystkie sauny, chociaż nie uważam, żeby maska powinna tak szczypać. Nie pachniała jakoś mocno, ale chyba nie była dla mnie odpowiednia i zdecydowałam się ją za niedługo ściągnąć, bo po prostu żadna maseczka mnie jeszcze nie szczypała. Może tam było coś, co po prostu nie odpowiadało mojej skórze, ale musicie przyznać, że wyglądała super.
No jeśli jest to weekend na wyjeździe, no to kładę się na razie do łóżka, ale nie idziemy spać, tylko włączamy sobie jakiś fajny film, jemy chipsy, pijemy winko, no oczywiście korzystamy z takiego weekendu, wolnego weekendu spa. Gdy skończył się film, to lecę do łazienki wysuszyć już do końca moje włosy, o ile nie wyschnęły mi prawie całkiem przy oglądaniu filmu. Następnie myję zęby, no i nakładam krem nawilżający. Właściwie to wszystko w mojej wieczornej rutynie na wyjeździe. Mam nadzieję, że taki inny film troszkę Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie kciuka w górze albo jakiś komentarz. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa.